Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznacie historię kultowej serii droidów zabójców serii IG-88. Zabójczy, cyniczni i oczywiście piekielnie skuteczni. Zapraszam. Droidy z serii IG, zwane też jako IG seria droidów zabójców, czy też IG seria bitewnych prototypów, były po prostu droidami zabójcami, które likwidowały określone cele. Zaprojektowano je w laboratorium HoloOne, a sam model został oparty na wcześniejszym projekcie IG-86. Generalnie droidy zabójcy były zabronione na długo przed erą Imperium Galaktycznego, mimo tego wiele istot korzystało z ich umiejętności. Niestety większość droidów tego typu posiadało swojego rodzaju charakter, który kolidował z ich podporządkowaniem. Innymi słowy, niejednokrotnie zwracały się przeciwko swojemu właścicielowi. Dopiero droidy ze wspomnianego laboratorium HoloOne miały dokładnie opracowany system oprogramowania, który pozwolił zapanować nad maszyną. Jak się jednak okazało, ta ścieżka okazała się być jeszcze bardziej zgubna zarówno dla inżynierów, jak i całej galaktyki. Gdy tylko uruchomiono oprogramowanie modelu IG-88, w ciągu zaledwie kilku sekund przeprowadził skomplikowane symulacje i obliczenia, których wynik był jasny. Droid zabójca jest znacznie doskonalszy i nadrzędny niż nędzne biologiczne rasy. Twórcy chcieli natychmiast przerwać projekt, jednak było już za późno. Rozpętała się rzeź. Uruchomiony pojedynczy droid zaczął własnoręcznie wyrzynać wszystkich swoich twórców. Przy okazji skopiował swoją pamięć i osadził ją w kolejnych trzech jednostkach. Przy okazji uwolnił też droida z serii IG-72. Model, który podjął rewolucję, oznaczał siebie samego jako model A, natomiast kolejne, przyzwane do życia modele, nazywał kolejno B, C oraz D. Czterech galaktycznych muszkieterów działało przez jakiś czas razem, natomiast wspomniany model 72 odłączył się, by podążać własną ścieżką. Jednak seria 88 w końcu także musiała się rozdzielić. Droida, którego najpewniej najbardziej kojarzycie, gdyż pojawia się w filmie oraz w książkach, to IG-88 wersja B. Ten właśnie droid został łowcą nagród, który nieraz konkurował umiejętnościami z samym Fettem. Droidy mimo wszystko wciąż działały razem przez jakiś czas, przejmując fabrykę droidów na Mechis 3. Niektórzy spekulują, iż oprogramowanie serii IG zostało z góry ustalone przez zewnętrznego gracza, który sprawił, iż droidy wymordowały swoich twórców. Najpewniej stało za tym Imperium Galaktyczne. Na Mechis 3 rodziły się plany rewolucji droidów, które zakładały użycie wszelakiej maści maszyn celem zgładzenia każdej biologicznej istoty. Każdy z produkowanych droidów, obojętnie jakiego rodzaju, miał zakodowaną rozwiniętą samoświadomość, która miała być uruchomiona na dany znak, który wyda seria 88. Celem miało być ogólne powstanie droidów i zniszczenie wspomnianych biologicznych wrogów. Dalsze losy droidów z tej serii są nie mniej ciekawe. Wspomniany model z oznaczeniem B dalej działał jako łowca nagród, by jednocześnie być przykrywką na rozpoczynającą się rewolucję. Poległ jednak na Bespin w mieście w chmurach, unieszkodliwiony przez konkurencyjnego Fetta. W międzyczasie model A próbował rozpocząć kolejną produkcję droidów na planecie Lok, jednak cały projekt zakończył się porażką i śmiercią droida. Kolejne modele, C oraz D, również spotkały na swojej drodze najlepszego łowcę nagród. Boba Fett podczas wymagającej i trudnej walki zdołał unicestwić model C, natomiast model D, mimo poniesionej porażki, ledwo uszedł z życiem, ale nie na długo, bowiem jakiś czas później padł podczas pojedynku z Dashem Rendarem. Dzięki za wysłuchanie historii o droidach serii IG-88, koniecznie zobaczcie inne odcinki i oczywiście niech moc będzie z Wami.